Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jana Zbigniewa Potockiego. Moje nazwisko Jacek Gumowski. Szanowni Państwo, jest kilka spraw, które chciałbym omówić. Jest wiele wydarzeń, wiele sytuacji. Po pierwsze, chcielibyśmy się odnieść do dzisiejszego artykułu w Rzeczypospolitej, gdzie napisano po prostu stek bzdur, pomieszano fakty, pomieszano doklejono, można powiedzieć, że prezydentowi kilka innych wydarzeń, innych sytuacji. Podano informację, że prezydent już nie jest prezydentem, ponieważ na własnej stronie przekazał informację, że już jest opustoszałe stanowisko prezydenta. Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, to są wszystko wyssane z palca głupoty. To są po prostu sytuacje, które specjalnie i celowo są robione, specjalnie i celowo są wypowiadane i wypisywane po to tylko, żeby ośmieszyć i zdyskredytować stanowisko prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Szanowni Państwo, jak Państwo na pewno wiecie, to, że traktatu tak naprawdę żadnego nie ma podpisanego. To chcielibyśmy zdementować. To jest tylko i wyłącznie początek, to jest droga dopiero o to, żeby zdobyć te środki finansowe, które nam się jako Polsce, jako Rzeczpospolitej należą. Więc, Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego, że jest podpisany traktat. W Słubicach było też podpisane porozumienie, dlatego że Kohl powiedział wprost do Mazowieckiego, że oni nie są stroną w sprawie, przepraszam, że to nie z nimi mają podpisywać traktat pokojowy. Także my jesteśmy już na dobrej drodze, ponieważ to my jesteśmy stroną w całej sprawie i to my będziemy podpisywać traktaty. Tylko że na ten moment jeszcze nic takiego nie ma. Fundacja, z którą pan prezydent zawarł traktat, nie jest traktatem pokojowym w tego słowa znaczeniu. Także jak wygląda traktat pokojowy, to na pewno Państwo sami będziecie doskonale wiedzieli. Także, proszę Państwa, wszelkie te informacje, które są zawarte w artykule, są sprzeczne z rzeczywistością, nie trzymają się. Tak jak powiedziałem, doklejane były jeszcze inne wydarzenia, innych osób zupełnie odrębnych, które całkowicie nie wchodzą w, że tak powiem, w struktury i w kancelarię prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Szanowni Państwo, informacje jeszcze dotyczące spotkania, konferencji, które będzie się odbywało 25 maja w sobotę. Są jeszcze wolne miejsca, także bardzo proszę się zapisywać. Prosimy, abyście Państwo na naszą stronę, i to jest bardzo istotne, ponieważ dekretem prezydent usunął, zlikwidował, jakby to powiedzieć, strony, które wcześniej funkcjonowały. Mamy nową stronę, która jest tylko i wyłącznie rzeczową stroną. Także artykuł, w którym było w Rzeczypospolitej, że prezydent na własnej stronie sam się abdykował, sam się usunął, jest absolutnie bzdurny. Dlatego, że naszą stroną internetową jest 2rp.info.pl. Taka strona obowiązuje w tej chwili w wszelkich dokumentach i w tej chwili jest stroną jak najbardziej słuszną. Proszę Państwa, konferencja. Proszę się zapisywać. Jeszcze mamy troszeczkę miejsca, jest jeszcze tydzień, także bardzo prosimy, abyście Państwo zmobilizowali się. Przyjeżdżajcie w jak największych grupach, społecznościach, przybywajcie na konferencję. Proszę Państwa, nasza kancelaria, jedyna legalna kancelaria w tej chwili, mieści się w Warszawie na ulicy Wiertniczej 139. I Szanowni Państwo, w Warszawie oczywiście, i Szanowni Państwo, nie ma innej kancelarii, głównej, urzędu, nie ma. To jest jedyny nasz i słuszny urząd, legalny, tak? Także, Szanowni Państwo, wszelkie jakieś domniemania, czy jakieś inne, powiedzmy, numery telefonów, oprócz tego 730,
677, 266 do naszej kancelarii nie ma, nie funkcjonują. A wiem, doszły nas słuchy, że różnego rodzaju jakieś telefony są, na prywatne telefony innych naszych suwerenów, zresztą urzędników państwowych. Więc szanowni państwo, chciałbym zdementować to całkowicie i koniec już z tym. Nie mamy nic innego wspólnego, jak tylko Wiertnicza 139 w Warszawie, to jest nasz adres, i strona info.pl, czyli 2rp.info.pl. Szanowni państwo, jeszcze taka informacja, że w tej chwili mamy spokój, jest cisza, wyciszamy się, pracujemy, mamy bardzo dużo spraw z moim zastępcą w tej chwili, dyrektorem, więc szanowni państwo, jest naprawdę co robić. Tutaj też apel do państwa, jeśli tutaj ktoś jest z Warszawy i chciałby nam pomóc, to bardzo chętnie przyjmiemy wolontariat. Na zasadzie wolontariatu ktoś, kogoś na jakiś czas, tutaj chwilę, żeby nam przyszedł i pomógł, ponieważ mamy w tej chwili bardzo dużo materiałów do wypuszczenia dla suwerenów i chcielibyśmy to jak najszybciej zrobić do końca maja. Więc jeżeli jest ktoś, kto dysponuje czasem i mógłby tutaj do nas przyjść i mógłby nam pomóc, to my jesteśmy bardzo otwarci na tego typu, że tak powiem, wolontariat. Także szanowni państwo, jest dobra energia, jest piękna pogoda, mamy maj, suwereni są kochani, jesteście wspaniali, proszę państwa. Naprawdę powiem państwu, odbieramy telefony, rozmawiamy z państwem, naprawdę jesteście cudownymi ludźmi, oby nas było więcej i życzymy sobie tego tutaj, jak jesteśmy tutaj w tym gronie, państwo tego nie widzicie, ale my wszyscy życzymy sobie, żebyśmy byli, rośli w siłę, żeby było nas coraz więcej. Także szanowni państwo, jeszcze raz, kancelaria jest na miejscu, nic nam nie grozi, wszystko jest w porządku, wszystko jest pod kontrolą. Zapraszamy tutaj do nas, poczęstujemy kawą. Suwereni, pamiętajcie o 25. Zapraszamy serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.